Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Podtopione domy, piwnice, zalane drogi to skutki intensywnych burz, które w ostatnim czasie przeszły nad naszym krajem. Trudna sytuacja panuje w województwie małopolskim. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przebywał na terenach dotkniętych powodzią. Był także na Zaporze w Dobczycach. Małopolska walczy ze skutkami powodzi. Nawałnice, które przeszły przez region w nocy z soboty na niedzielę, spowodowały gwałtowne wezbranie wód w rzekach i potokach. Najgorsza sytuacja panuje w powiecie myślenickim, w Głogoczowie, Krzyszkowicach i Krzywaczce. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przebywał na terenach dotkniętych powodzią. Natura pokazuje coraz groźniejsze swoje oblicze tutaj w Małopolsce, w bardzo wielu miejscach. Szef rządu był także na Zaporze w Dobczycach, która zabezpiecza kilka powiatów. Zbiornik w Dobczycach zabezpiecza kilka powiatów, które dzięki temu, że tutaj jest dobre zarządzanie tymi zrzutami wody, są bezpieczniejsze. To powiaty przede wszystkim Bochnia, ale także Brzesko, Proszowice i część Krakowa. Jak mówił, dzięki dobremu zarządzaniu zrzutami wody, miejsca te są bezpieczniejsze. Tutaj w Dobczycach temat ewentualnego przyboru wód i zarządzanie wodami w tym dolnym biegu rzeki Raby jest we właściwy sposób zarządzany i dzięki temu tutaj mieszkańcy tej części Małopolski mogą spać bezpiecznie. Wody Polskie podjęły decyzję o zwiększonym zrzucie wody, poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tutaj w Dobczycach ten zbiornik mógł przyjąć ten napór wody. Kilka godzin temu wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała sytuacja w okolicach Myślenic. Wiemy o tym, że ta woda spływa i właśnie tego typu zbiorniki jak ten w Dobczycach mają kluczową kwestię retencyjną dla Małopolski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że służby cały czas są w najwyższej gotowości bojowej. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi służbami mundurowymi, ale także technicznymi, które monitorują na bieżąco sytuację w tym województwie, w województwach także na wschód, podkarpackim, lubelskim. Pamiętamy, jak niszczycielska może być woda, powódź, która tutaj była 2 lata temu, też rok temu. Szef rządu zapewnił, że o ile warunki pogodowe się nie pogorszą, sytuacja będzie opanowana. PiS konsekwentnie będzie wzmacniać zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, mówił na antenie Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON odniósł się do zakupu nowych czołgów dla polskiej armii z USA. Zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Do 2015 roku jednostki Wojska Polskiego były likwidowane. Od 2015 roku odtwarzamy te zdolności. Uważamy, to jest zdanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, uważamy, że jeżeli Polska nie będzie bezpieczna, wtedy po prostu się nie będzie rozwijać. PiS stara się konsekwentnie wzmacniać zdolności obronne naszego kraju poprzez zwiększanie liczebności Wojska Polskiego czy wyposażanie go w najnowszy sprzęt. Już w przyszłym roku do polskiej armii trafią najnowocześniejsze amerykańskie czołgi Abrams SEPV-3. Wyposażenie Wojska Polskiego w te czołgi po prostu odstrasza ewentualnego agresora. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czołgi zostaną rozlokowane na wschodzie kraju. Te czołgi będą wyposażone oddziały Wojska Polskiego, które stacjonują na wschód od Wisły. 18. Dywizja powołana w 2018 roku, certyfikowana, a więc gotowa do podjęcia działań już w tym roku, w czerwcu tego roku, otrzymała certyfikat. Czołgi Abrams będą także na wyposażeniu wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce. Oprócz czołgów w zamówieniu znajdują się wozy dowodzenia wsparcia technicznego, wozy ewakuacji medycznej, pakiet logistyczny, symulatory oraz pakiet szkoleniowy. W związku z zakupem czołgów już pojawiły się głosy krytyki, zwłaszcza ze strony polityków opozycji i byłych dowódców. Oni po prostu nie chcą, żeby Polska była bezpieczna. Oni w imię swoich pożytków osobistych, politycznych, nie chcą, chcą doprowadzić do tego, żeby proces modernizacji polskich sił zbrojnych został zatrzymany. Polska stara się pozyskać nowe czołgi w ramach programu Wilk, który jest prowadzony od 2017 roku.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przyjęła zawiadomienie o planowanym referendum w sprawie jej odwołania. Rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem. Zawiadomienie o chęci zorganizowania referendum wpłynęło do łódzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego 2 lipca. Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia przez komisarza wyborczego otrzymano 5 lipca. Teraz zwolennicy odwołania łódzkiej prezydent rozpoczęli zbieranie podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w tej sprawie. Według informacji złożonej przez prezydent Łodzi aktualna liczba wyborców wynosi 513 724. Aby zarządzić referendum, na listach musi się podpisać 10% uprawnionych do głosowania. To oznacza, że pod wnioskiem o referendum musi podpisać się co najmniej 51 375 mieszkańców Łodzi. Na zebranie wystarczającej liczby podpisów komitet referendalny ma 60 dni. Pełnomocnik komitetu podkreśla, że zainteresowanie inicjatywą wciąż rośnie, bo wielu mieszkańców uskarża się na złe zarządzanie miastem, duże wydatki i nieprzemyślane inwestycje. Donald Tusk uda się dziś do Gdańska. To spotkanie odbędzie się w ramach akcji Kierunek Przyszłość organizowanej przez Koalicję Obywatelską. W trakcie wiecu ma odnieść się do wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sądownictwa w Polsce. Donald Tusk powrócił do polskiej polityki i od razu objął przewodnictwo w Platformie Obywatelskiej. Teraz politycy PO będą pracować nad nową propozycją programową partii. Najpierw jednak w partii odbędą się poważne rozmowy programowe na temat tego, co znajdzie się w nowej deklaracji. Pracami nad programem pokieruje obecny szef PO. Istnieją politycy, którzy nie są potrzebni po to, żeby przedstawiać jakieś nowatorskie idee, żeby faktycznie przedstawić jakąś nową linię programową działania partii, ale są po to, żeby zaakcentować swoje bycie liderem. Profesor Arkadiusz Jabłoński dodaje, że PO potrzebowała właśnie przywódcy, bo brak takiego w szeregach Platformy powodował kryzys wewnętrzny partii. Teraz, gdy PO ma nowego lidera, parlamentarzyści z tej partii ruszają w Polskę w ramach akcji Kierunek Przyszłość. Dziś odbędzie się wiec w Gdańsku. Został on zaplanowany na godzinę 17. Udział w nim weźmie właśnie Donald Tusk. Szef PO podczas spotkania poruszy kwestię negatywnej opinii TSUE na temat sądownictwa w Polsce. Według tej opinii instytucji polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów nie jest zgodny z prawem Unii. Zupełnie odmienny w tej sprawie jest natomiast orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Koledzy partyjni Donalda Tuska jeszcze do niedawna stawali murem z Trybunałem Konstytucyjnym, ale po zmianach personalnych ich narracja, jak i samego Tuska, mocno się zmieniła. Tutaj mamy do czynienia z bardzo konsekwentnym takim napinaniem, dość konfrontacyjnym ze strony PiS-u i rządu i instytucji pisowskich, które najwyraźniej na celu ma podważanie jakby Unii Europejskiej jako takiej i podważanie jakby istoty Unii Europejskiej, czyli tej umowy, która, której jeśli nie będziemy przestrzegać, znaczy to Unia Europejska traci sens. Trybunał Sprawiedliwości ma podjąć wobec Polski środki tymczasowe, które zobowiążą nasz kraj do wstrzymania działań Izby Dyscyplinarnej. Polski Trybunał Konstytucyjny na wniosek szefa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego orzekł, że te środki tymczasowe, które TSUE nakaże Polsce, są niezgodne z konstytucją, co świadczy o wyższości prawa państwa członkowskiego nad prawem unijnym. Coraz częściej notuje się wyłudzenia ubezpieczeń, szczególnie zdarza się to w sektorze komunikacyjnym. Kierowcy ubiegają się o ubezpieczenia z powodu kolizji, jednak aż 10% wszystkich tych świadczeń to wyłudzenia. Rokrocznie w Polsce w wyniku wypadków w ruchu drogowym wypłacanych jest łącznie 270 milionów złotych z ubezpieczeń. Jednak jak się okazuje, ubezpieczyciele coraz częściej otrzymują fałszywe zgłoszenia. Około 10% z nich to oszustwa. Kierowcy tworzą fikcyjną dokumentację, oczekując od ubezpieczyciela wypłacenia świadczenia. W rzeczywistości taka kolizja nie miała miejsca. Zdarza się także drugi scenariusz. Natomiast drugą sytuacją, która również się zdarza na drogach, to sytuacja, w której ktoś, posiadając lekko uszkodzone auto, chce ten samochód naprawić, ale z ubezpieczenia innego uczestnika ruchu drogowego. W takich przypadkach kierowca umyślnie doprowadza do wypadku, żeby ubezpieczyciel drugiego kierującego wypłacił mu świadczenie. Robi to jednak w taki sposób, żeby winny temu zdarzeniu był drugi kierowca. Sierżant sztabowy Komendy Głównej Policji Mariusz Kurczyk radzi, co robić, aby takich sytuacji uniknąć.
to warto, abyśmy mieli zainstalowane kamery w samochodzie, rejestrator jazdy, który taką sytuację poświadczy. Te nagrania mogą stać się przydatne, bo jak mówi radca prawny Mariusz Woźniak, używa się ich także podczas rozprawy sądowej. Jednak aby nagranie mogło stać się dowodem w sprawie, musi być dobrej jakości. Sądy bardzo przychylnie patrzą na tego rodzaju nagrania, gdyż wydaje się, że one w sposób obiektywny przedstawiają przebieg takiego zdarzenia. Na rynku obecnie są różne rodzaje wideorejestratorów. Najlepszym wyborem jest jednak kamera, która nagrywa w wysokiej rozdzielczości oraz nie traci swojej jakości nagrywania, gdy jest ciemno. Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. Szczepionka zdaje się nie być wystarczającym remedium. Wiele państw mimo programu szczepień wciąż boryka się z dużą liczbą zachorowań i zgonów. Hiszpania walczy z piątą falą pandemii. Za 85% zakażeń odpowiedzialny jest tu wariant Delta. Andaluzja i Kraj Basków rozważają zaostrzenie restrykcji sanitarnych. W Wielkiej Brytanii coraz więcej firm cierpi na braki kadrowe ze względu na 10-dniową kwarantannę. Samoizolacji poddał się minister finansów i premier Boris Johnson, który apeluje do obywateli o rozwagę. Musimy pamiętać, że ten wirus niestety nadal istnieje. Liczba przypadków rośnie. Widzimy ekstremalną zaraźliwość wariantu Delta, ale mamy tę ogromną pociechę i satysfakcję, bo nie ma żadnych wątpliwości, że masowy program szczepień bardzo poważnie osłabił związek między infekcją a hospitalizacją oraz między infekcją a poważną chorobą i śmiercią. Mimo rosnącej wciąż liczby nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii większość ograniczeń od dziś zostanie zniesiona. Wzrosty odnotowują też Wietnam i Tajlandia. Tutaj obywatele wyszli wczoraj na ulicę, by protestować przeciwko złym rządom w czasie pandemii. Czuję, że zostałam dotknięta tym, co zrobił rząd. Rząd słabo radzi sobie z sytuacją i jeśli nic nie zrobimy, nie będzie żadnej zmiany. Chcemy bardziej odpowiedniego środka. Powinni otworzyć oczy i zobaczyć, jak żyją ludzie i nie wprowadzać dyktatury. Czuję się bardzo rozczarowana. Tajlandia zawiesiła wczoraj większość lotów krajowych. Rekordowo wysokie dane odnotowuje też Rosja. W poprzedniej dobie wykryto ponad 25 tysięcy nowych przypadków i ponad 760 zgonów. Rosji nie udało się przekonać obywateli do szczepień preparatem Sputnik V, dlatego odsetek zaszczepionych jest bardzo niski. Dane pokazują jednak, że w całej Unii Europejskiej jest więcej osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką niż w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej jedną dawkę przyjęło już ponad 55% populacji. A więcej informacji w południe. Zapraszam.